Jakie drukarki? Nie mam pojęcia o drukowaniu 3D. Wyobrażam sobie druk 3D tak, że wezmę sobie Blendera. Tak. Jest nowsza wersja, muszę ją pobrać w ogóle. Następnie... Zrobię sobie model. Ulubiona moja bryła to jest takie coś. Tak? Kliknę. Oczywiście jakoś to zwymiarujemy. Nie wiem, jak to jest jeszcze działa. Potem kliknę eksportuj i do pliku. Bo ja wiem. No, były pliki zaraz. Jakieś LT od litografii chyba, ale STL, tak? Okej. Okay. No i ten, i wdrukuję. Czy zrobię sklep z limitowanymi klockami? Klocki, co? Że się sobie wyobrażam, i takie proste. No właśnie, więc będzie trochę zabawy. Że program Kura, właśnie do tego doszedłem. O. Przy eksporcie z Blendera uważaj na mnożnik skali. A to się właśnie nie da potem robić, żeby jakoś to w miarę trzeźwo. Bo tak wszyscy mówili potem. Jeszcze realnie poczekam, aż przyjdzie ten program. Kura. Kura. Powerful, easy to use printing software. Free and open source. Ok. Jakie mam marzenia do spełnienia przez 3D drukarkę? Mówię, to będzie pierwsze, co wydrukuję. Idealny albo... Moment. Tylko się upewnijmy. Tam było 1 czy 9? Jeden, 4, 9. Ja lubiłem zawsze proste bryły, bo ten łatwo się liczyło pole i objętość. O, to jest język, który... Żółw spada. Jasne, miłej nocy wszystkim. Były priwy w ogóle, więc zaraz. Że kule. Czekaj, pierwsza do wydruku to kostka XYZ, żeby zobaczyć, co jest ok. No i super. I się bardzo cieszę, że Morguliusz coś pisał. Obejrzyj o słynnych wampirach. Obejrzyj, dziękuję bardzo. Morguliusz mi wkleił materiał o wampirach chyba jakiś. Że pierwszy się siebie pokazuje. Jak ktoś nie widział, to się pierwszy wykusuje statek. On jest już... Z jakiej to jest drukarki? I czy on jest już taki ładny? Rozumiem, że oczywiście to trzeba będzie oszlifować wszystko. A szczerze to jedna rzecz mi się śni. Kurde, myślę teraz nad tym. Strasznie, zaraz, chyba jest tak głupia firma Samsung. Jedną z głównych motywacji było to, że Samsung Fold 2. A mnie wkurza to. Czy z Galaxy Z Flip, ale nie wiem, czy to istnieje. 6000 zł. 6000 zł. Że papier 5000. No, spoko. Uwielbiam właśnie szlifować. To jest wydruk do obróbki, bez obróbki. Takiej wysokiej jakości jest ten wydruk? Jeszcze raz, niech się podniecam. Takie coś? Tak wysokiej jakości? Z tej gównodrukarki? Czy to można sprzedawać? Więc wracając. Zastanawiam się, jakby zespoić dwa ekrany. jakby wymyślić system, który pozwoli na... jak bardzo... Okej. Dokup sobie na Lego małe dysze. Drukuję bardzo długo, jakość jest mega. Weź też dużo. Dużo też zależy od tego, jak porządnie złożysz. Okej. Cały czas intryguje mnie koncept tego durnego telefonu ze składanym ekranem. Zastanawiam się, na ile można by uzyskać to przy dwóch ekranach niezależnych. W sensie ekran LCD tutaj, drugi ekran LCD tutaj. Zastanawiałem się nad zawiasem, jaki można zastosować. Jedyny sensowny to jest nawias, którego oś będzie gdzieś tu, czyli będzie wystawało. Wiadomo, że problemem będzie punkt styku. Tylko z autopsji, z racji tego, że sam mam telefon z rozbitym ekranem, wiem na przykład, że to nie przeszkadza za bardzo w trakcie użytku. Więc może to nie będzie problemem? Kurde. Obczaj sobie co do wydruku mega jakości. Jestem na etapie, że nie wiem, co to jest drukarka. Spokojnie. Kiedyś dojdzie, zobaczymy. Jezu, ktoś fiury coś wkleja. To jest, tak, to jest temat, który się pojawił. To jest to, co Microsoft robi, nie? Zobaczmy. Jezu, jaka to jest drama. W sensie... Zobaczymy, no to jest ciekawy kierunek. Tylko że Microsoft... To, co mi się najbardziej podobało, to jest telefon, który się nazywa Motorola Razr. Tylko że on też ma tą koncepcję tego durnego, przekombinowanego... Znaczy wiem, że to jest paradoksalnie nieprzekombinowane, bo z jednej strony mam to z jeden ekran, więc podpinasz i działa jak stary. Dajesz mu tylko jakieś oprogramowanie z gatunku, że jak jest pozycja taka, no to dzieli go na dwa segmenty. Natomiast z punktu widzenia tego, co tu się odpierdziela, to jest porażka. W sensie to gówno się faktycznie gnie. To jest kurczę, zastanawia mnie. Zakładam, że dużo mądrzejsi ludzie nad tym się głowili. Ten zawias tutaj, proszę to pokazać. To jest przekombinowane. Czy będzie stream ze składania? Zobaczymy. Matko Chrystusowa. Proszę to ten enhance. Flip 2. To Samsung Flip 2, co? Czyż to jest dramat. To znaczy, absolutnie cenię ten kierunek, ale to jest dramat. Czy widział zaraz Mensberg coś wkleja? Dziękuję, już sprawdzam. To jest koncept. Nie ufam takim zabiegom jak... To jest zwijanie tego, tak? To jest dobry koncept swoją drogą. Tylko tak, to co mi się podoba w tym telefonie, w tym koncepcie, to jest to, że składając tak ekran, na czym polega wielki dramat i paradoks Motorola Razr. Więc mamy gdzieś to tutaj. Więc przepiękne jest to, że składając ekran, czyli może wróćmy do widoku, gdzie pokazuję samą Motorola Razr, tak, dostajemy bardzo małą, fajną formę. Proszę to złożone pokazać. O, tutaj, tak, małe, można tym rzucać, można to przydeptać, jest spoko. tak? Ekran się nie porysuje, czy chyba, że tam wpadnie piasek, ale to wiadomo, i tak dalej. Natomiast w koncepcie tutaj to są tak, aligatorki, to jest łódeczka, uprząż. On cały czas jest widoczny. Czy zamówiłem? Tak, jak coś. Zamówiłem drukarkę, w sensie. Czekaj, żeby w szaku coś pisze, żeby zrobili te telefony z czegoś lepszego. Czekaj, Huawei Mate X. Huawei Mate X, co to jest? To sposób będzie zakazany w Stanach? Ty drogie to jest. Aha, to jest to, co się skręca w drugą stronę. To jest to, co wyprzedziło Samsunga, tak? Bo on się składa. Czy wracamy telefon z klapką? To jest absolutnie spoko koncept. Mi się to składane. Tak, był ten, to. No, tylko wiadomo, to zrobiło dziecko w tym. A fajne, nie? Więc takie by miało sens. Chodzi o to, że to rozwiązuje problem transportu tylko i wyłącznie. Bo wiadomo, że ten obecne telefony nie są złe, ale no. Czas włączyć subskrypcję i donaty na Twitchu. Mamy donaty na tym, na Disco. Jak coś. Tak? To jest grosza, pewno graliśmy lodyjkę, że grosza daj trollitowi. Ale serio, one działają, więc spoko. Absolutnie ten. Soros ma już pieniądze, tak? To nie jest tak. Ja rozumiem, gdyby na przykład Twitch, także Emil przymiera z głodu i trzeba wpłacać na Sorosa, żeby mu odpalał. Ale póki Soros jest ten, to spoko. Do trasek. Nie wiem dokładnie, jak tam się dzielą. Dzielimy się 40-40, tak? Połowa idzie do Mateusza, 10% idzie do mnie i 10% idzie do Traska i 30% idzie do Unii, tak? Więc jest wszystko super uczciwe. Ok, Surface Duo. Microsoft też robi składany telefon. Microsoft. Ale się striggerowałem. Microsoft zrobił bardzo fajne telefony. Skurczysyny, nie zaufam im już nigdy. Zrobili telefony. Nokia coś tam. I zabili te telefony. I ja mam teraz, dobrze wspomniałem. I teraz jeszcze raz robią telefony. I co? Co ten Microsoft chce zrobić? Tak, kupiłem rodzicom. Więc tak, Android 10. Nie zaufam. Nie, upadnie Android przez nich. To jest porażka, to rozumiem, jest tylko przeciek. 3600 bateria to jest dramat. To jest telefon na 15 minut. Ale to jest jakiś stary news. Nie, to jest news z tego miesiąca. Cóż, zobaczymy, co Microsoft wymyślił. Dzień dobry, mówi, że Motorola Milestone. Też to miałem. Motorola Milestone aka Droid. To był telefon dla ludzi, którzy mieli, a ja miałem. Telefon Google G1. Który był jednym z fajniejszych Transformersów. Jest przepiękny. Z perspektywy dzisiaj giga niewygodny i patologiczny, ale strasznie go lubię. Dobrze się z nim bawiłem. Ruszałem mimo, że dwie gry. Miał swój urok. Czułeś się jak w Windowsie 3.11. Że Droid 4 był nawet? Nie wiedziałem, do ile doszli. Miał wadę konstrukcyjną. Przecierała się taśma i przestawał reagować na dotyk ekran. To był dramat. A tak była bardzo słodkim telefonem. Że typowy telefon szefa budowy. Ten? Ta wypasiona taka, ta? Że wszystkie sidery miały... A, okej. Okay. Ja po jednym sobie odpuściłem niestety. Czy nie lepiej mini laptop albo tablet? Nie no, to właśnie to są... absolutnie się z tym zgadzam, że ten... To fajnie było mieć wtedy, bo to było coś ciekawego. Z perspektywy czasu no, tablety nie zdały u mnie egzaminu. Zupełnie. Wolę mieć mały laptop. Że szefowie budowy mieli palmtopy. Właśnie chyba prędzej o palmtopy chodziło. Że Xperia Play. Xperia Play, Boże. To są tajemnice. Liczę, że Wołoszański, ten młody, co robił Polimaty, kiedyś się za to zabierze. Chyba że on nie robi tajemnic XX wieku. Xperia Play to było... Dlaczego to zginęło? Jezu, to Sony, które uśmierca swoje dzieci. Czy to, patrzcie, jak to wygląda. Padziątko, smyrałki, a zamkniesz, jest to bezobciachowy telefon. I zabili. Miało być wszystkie gry z PlayStation, ja już oczyma wyobraźni grałem w MGS i tak dalej. Zdechło. It's dead. Nokia Engage, tak. Znaczy Nokia Engage, jakby Nokia Engage skrzyżować z tym, powstałby telefon idealny na tamte czasy. To jest... Nic nie rozumiem z tym telefonem. Ale imponował Tony Hawk na tym jedynkę. O. Jezu, Mortal coś tam znalazł. Oh. Co to? O. Nie, to jest smutne. W sensie telefon sam w sobie, na tym etapie, który tutaj mamy, telefon komórkowy. Zobaczmy, smartphone. Jak wpiszemy, to jest idealny, bo przypomina obiekt, który tutaj zresztą wspominałem. Czyli monolit z Odysei Kosmicznej. To jest w swojej formie doskonałe. Jedyne, czego bym chciał, to ewentualnie, żeby była postać transportowa, ale to nie jest najważniejsze. Oraz to, żeby było... to jest ciekawe. Jakby zrobić możliwość wyczucia faktury pikseli, tak? Żeby można było pisać na ślepo na klawiaturze. Wtedy mamy urządzenie idealne dla takiej człowiekokształtnej małpy jak człowiek. To brzmi bez sensu, ale wiadomo, tak? O ten, naczelnego. No ale no, problemy. Czekaj, Efika chciał kamerę pod ekranem. Kamerę pod ekranem, co? Czekaj, Morguliusz pyta o Warzone. O co pytasz Warzone? Tą starą grę? Władka gra Warzone 2100 na podstawie systemu tego samego. To był jeden z ciekawszych RTS-ów, bo był w RTS-u, był w 3D. Wtedy bardzo mi się podobało, to stara gra. Można było projektować własne jednostki. O to chodziło? Że braille na ekranie. Ta. Czy mam problem z pisaniem? Jezu, jera, to jest tam... Na klawiszach się zawsze lepiej pisze. Zwłaszcza jak prowadzisz samochód i wyprzedzasz matkę z dzieckiem, tak, na pasach. To jest ciężko trafić, piszesz SMS-a. O takich sytuacjach, wiadomo, że jakieś każure to tam... Tak, moja babcia też używa telefonu i napisze wszystko. Ale jak przychodzi co do siebie, tak, i musisz wyprzedzić tą matkę na pasach i ten, nie możesz przez sekundę, musisz nie patrzeć na telefon, to ten, to jest problem. W sumie da się w samochodzie się najbardziej, przecież SMS-y w samochodzie, z dotykową, z taką klawiaturą jak to, robisz to bez patrzenia. A niestety Swiftki i tak dalej tego nie załatwi. Ktoś pisze, że moja babcia używa telefonu na pasach. Nie, tak, tak, no właśnie to jest ten problem, bardzo słuszne nawiązanie, tak, że to piłkarze tylko czekają na takie momenty. Można powiedzieć, że gdybyśmy mieli tę technologię wcześniej, to ta baba wyżyła, tak? Że można dyktować SMS-y. To jest dobry argument, muszę przyznać. Ale ja lubię mieć kontrolę nad literami. A więc Windows Phone zabity. Smartfon Galaxy Z Flip czarny za jedyne 6000 zł. A jest w zestawie z słuchawkami Galaxy Buds i wtedy jest w promocji za 7200. I ma dużą baterię 3300. 4G aż, więc cię nie zacipują. Kurde, fajne, fajne. Obejrzę sobie recenzję tego ciekawe. Nie wiedziałem, że to istnieje, powiem szczerze. To jest telefon z gatunku, tak, żeby wycisnąć ostatnie potę z early adopterów. Czy kiedyś się jarałem Pentagramem Monsterem? Zobaczmy. Jak bardzo byłem niezrównoważony psychicznie. Pentagram Monster X5. Czy to jest możliwe? O, po prostu nie pokazuje obrazów. Okej, nie było ze mną tak źle. Menzberg kleja. Czy ja czekałem na to? To pamiętam. To jest przepiękne. Tym się absolutnie chętnie jarałem. Czy to pływa? Kurde, to wygląda jak coś, co ten... I co, to nie wyszło? Co się stało w ogóle? Że można tym zabić. Wszystkim można zabić, tak? Był ten film o Johnny Wicku. Natomiast to jest przepiękne, że to nurkuje. Fajnie jakby się dało na przykład w zimie, żeby można było odpalić samochód z tego. Albo coś takiego, ale niemniej teraz to jest śmieszne, ale jak idziesz, wychodzisz z miasta, tak, przejdźmy teraz płynnie do największego promatu dzisiejszego, największego dramatu Microsoftu. Microsoft będzie nam teraz chciał wcisnąć to, co próbuje nam wcisnąć Nvidia, czyli Microsoft X Cloud, tak, czyli chmurę. Ale problem z chmurą jest taki, że potrzeba dostępu do internetu. Więc tu, gdzie mam super dostęp do internetu, mam też super sprzęt. A tam, gdzie nie mam super sprzętu, nie mam dostępu do internetu, więc... To jest dramat. Jestem ciekaw w ogóle, gdzie jest ten kraj. Moment, zaraz wam pokażę. Gdzie tam wszystko się sprzedaje. Tam gdzie teraz walczą. Tam wbrew pozorom ten internet nie jest jakiś super. Tam mają tą fajną firmę Comcast. Tak? Amerykańska i pierwsza, największa na świecie korporacja mediowa. W każdym razie no Microsoft będzie chciał sprzedawać im pewnie tą chmurę, a mi się wydaje, że oni nie do końca są gotowi do tego. Że będą Starlinki działały niedługo. Że wchodzi 5G. 5G, a jaka musi być gęstość nadajników? Ktoś się zna na tym? Bo podejrzewam, że do 5G to nie jest tak, że po prostu pobierzesz tam więcej megabajtów do zwykłych nadajników, że ściągniesz RAM i będą działały, tylko podejrzewam, że troszkę różni się ich struktura. Jak tam było? Tam nie jest jakieś pasmo, które... Czy w ogóle Starlink będzie ciekawy, bo Starlink, z tego co rozumiem, jest konstelacją na orbicie, która się przemieszcza, nie? Zobaczmy, Starlink. Wiki to ci prawdę powie, a nie jakieś strony oficjalne. Konstelacja satelitów SpaceX, satelitarny internet. Na niska orbita ziemska. Ona się obraca. Ona się będzie przemieszczała. Ciekawe. Ciekawe, jak będzie zrobione ten. Zresztą nie, technologia istnieje, no stacje komórkowe działają pewnie podobnie. Tylko tu się przemieszcza. Że jest nawalić tego 6000. Ja rozumiem. Okej. Czekaj, tylko tak. Niska orbita ziemska to jest 2000 kilometrów. Jaki to może być ping? Może być mały, nie? Mniej niż około 80, mi się wydaje. Da się to obliczyć. Kurczę, są na ten... Ma być 40 nawet, no. To spoko, to okej, to dobra, to ten... aha, czyli rozumiemy teraz, czyli w ten sposób. No dobra, a jak jest z 5G? 5G jest tam kilka zagadnień ciekawych. Bo to chyba będzie miało problem... Zobaczmy. 5G w wiki. Tylko trzeba będzie odrobić kilka zaległości. Piąta generacja. Konkrety. Strefa zastosowania, prędkość, opóźnienie, standardy. Prędkości. Nas interesuje w tym momencie... Okej, pasmo między 3,6 i 26 GHz. Trzeba by teraz sobie przypomnieć, czym się to pasmo charakteryzuje. Ale chyba będzie gorzej penetrowało ściany? Czy źle pamiętam? Nie nosi daleko. Przez wysoko... No właśnie, czy zasięg będzie mały? No właśnie, więc ten, jednak trzeba będzie... Tak, czyli możemy się zgodzić, że trzeba będzie troszkę nabudować nowych nadajników. Tak? Są mini base stations. Up to co? To jest jakiś stary ten, to jest stary artykuł. Tylko nauka te problemy rozwiązała, więc to powinno być wiadome. Że wszyscy palą maszty 5G. Ja nic nie chcę, to jakby co, to nie jest tak, że ja tutaj planuję swoją sieć G i ten. Chciałbym być tym reptylianinem, że tam wiadomo, że planuję i sobie mówię, że teraz zniewolimy Częstochowę. Tak rzucam, nie? Że ten... Zbudujemy nadajnik i każemy im... Jest jakaś już gra symulacyjna, że jesteś reptilianinem i podbijasz ludzkość? Byłoby całkiem spoko. Tak, masz taką mapę Polski i musisz... To by było dobre. Dowiedziałem się, mówiłem wam dzisiaj, że podobno Kojima też nie umie ten napisać gry. Mi się udało napisać kiedyś grę, więc już jest lepiej. Tylko że po prostu miał pod sobą skończoną liczbę studentów. To było dobre, że zaczynasz właśnie w jakimś kraju i musisz odpowiednio sterować propagandą i tak dalej. To jest dobre ujęcie. Pan pyta, czy kiedy na apach są wyświetlane rzeczywiste. To nie są rzeczywiste. Rzeczywiste... One są rzeczywiste? Czy to jest nieoczyszczony obraz Ziemi? Ty, pan młody dobry temat poruszył. Że tutaj wchodzi Playway. O Jezu, Playway. Nie mówcie im o tym. Kurde, to jest dobry temat moim zdaniem. Że są rzeczywiste. Jezu, nie wiedziałem. Zajebiste. Ty pan młody, faktycznie weszło. No sprawdzę to później, teraz nie mam pojęcia. 5G jest spoko w miejscach, gdzie jest zasięg. Ja rozumiem, tak. No, ale właśnie wracając, więc to nie, absolutnie możecie mi, to jest słuszne mi nie wierzyć, tak, ale na tym takim średnim reptilianinem. Gdybym był reptilianinem, to bym już tego makułę zastąpił, nie, no bym go wywalił. W sensie, że miałbym już hajs, to bym się nie przejmował. Ale tak, no, streamuję, no bo ten. I co to, do czego tu zmierzaliśmy w tych kwestiach? Opanowanie świata, że nie ma sensu. Dobra, nie, to tam w tym kierunku na razie nie idziemy, ale zasięg jaki jest? Kurczę, bo wychodzi, że strasznie mały, to niestety 5G, no to... najpierw opanują ludzi w miastach, a dopiero potem na wsi. Że internet mózg, właśnie o nim mówiliśmy, że ta konstelacja sobie gdzieś siedzi. Ona wygląda ciekawie, ale mózg pewnie... No zobaczymy. Jaki on ma tam jakiś czas planowany, żeby skończyć tę konstelację? 2040? 2000 coś? Tam 50? Czekaj, chomik coś wkleił, jakąś infografikę. Wygląda jak pierwsza lepsza grafika ze sklepu z grafikami. Nie, żeby nie była ładna czy coś, ale ten... Za nic nie wynika, tak? A, że to są miasta. No dobra. Prezes mówi, że w jego miejscowości 1000 mieszkańców powstaje masz. Zazdroszczę. Doktorant wkleja coś mądrego. Że Illuminati Game jest, mówi Immortal Zod. Ale to jest sprawdzone, bo to właśnie problem jest, że gry są pewnie na wszystkim, ale dobrych jest bardzo mało. Tymczasem mobilkowe, mobilne 5G żółte. Jezu, nazwy, których nie znam. Nie, dużo trzeba nadrobić. 5G Evolution. Rozumiem, że to idzie od dołu do góry? Nie, od dołu. Czy to nie jest jakaś alternatywna rzeczywistość? Okej, Jerat mówi tam, skaczyłem po kilku tematach. Do 2027 no chcę wysłać wszystkie Starlinki. Żeby jeszcze był ktoś tam, żeby z tego skorzystać. Sam jest, że pełrać. Nie, ja już miałem spadać, tylko właśnie... Miałem spadać, tylko włączył się temat tak. Powiedziałem, musiałem się powiedzieć, że drukarkę kupiłem. Ale to jest nieistotne. Kupiłem drukarkę... No, byłem pijany i kupiłem. Tak, nie będziemy tutaj jakoś się wgłębiać w prawdę. Więc weszliśmy niby w koncepcję tego, jak zrobić telefon składany lepszy niż inne. To jest ważne. Zabierzów, mapy Google'a, jezioro Klimkowskie, to jest ważne. Surface Duo, czyli czy Microsoft znowu nas opluje. Koncepty składanego ekranu. Ale on chyba nie jest zwijany, teraz tak patrzę. Muszę zobaczyć, to jest jakiś tam koncept, wiadomo, że jakiś student zrobił w Photoshopie. To, co się dzieje w Samsungu, nie, w Motoroli Razr. Tak wygląda po prostu, to jest to, co odczuwają najtwardsi early adopterzy. Tak wyglądają pieniądze w ich portfelach. Niesamowite. W sensie, jak to jest przekombinowane. Znaczy, absolutnie szanuję, bo to jest, że ktoś to zrobił w jakimś tam Blenderze, czy innym poważnym programie do projektowania i ktoś to klepnął. To jest kawał fajnej inżynierii, ale matko bosko, że to skrzypi. Czego to nie robi? A wierzę, że co najmniej ten... Jan mówi, że Motorola i Sony upadają. Okej. Że 5G Evo, pisze Melon Tusk, to jest nasze LTE. Aha, czyli jak zawsze kłamią Amerykanów. Jaki mam zarzut do tego? Mimo wszystko wolałbym dwa osobne ekrany łączące się w jeden, tylko nie trudno się domyślić, kontrowersyjne będzie miejsce styku. Mam taki telefon, specjalnie go kupiłem do eksperymentów. Wyleciała mi nazwa, ale mam telefon składający się z dwóch ekranów. Jakiś starożytny. No. Tylko tam jeszcze pan je coś wkleja, że jak zawsze brakuje trudnego ten. Mińsk, ciężarówka, taranuje protestujących w Mińsku. Wykop się cieszy pewnie, nie? 404. Milicyjne, furgonetka. Białoruś, co? Nie, to jakby sobie, ja za to nie odpowiadam, tak? Co sądzę o Xiaomi? Nie miałem żadnego Xiaomi. Że tam był Korwin? Boże, nie, nie chcę ten klikać. Bosak. Jezu Chryste, nie, dobra. Widzę, że tam, tam się rozpoczyna festiwal. Nie, ja totalnie nie śledziłem sytuacji na Litwie. W sensie wiemy, że tam jest ten... jak on tam się nazywał? Kombajn Nikoladze, czy to było w innej grze? Kombajn Nikoladze. Kojarzycie go? Co, czy Wikola ten? Jest, Kombajn Nikoladze, pamiętam ten. To był dobry scenariusz, w sensie... Tylko pijany Tom Clancy to miał wymyślić. Więc wymyślił fix... Nie, wyglądał, że w Gruzji... To był dobry scenariusz. Kurde, to nie był, okej, to był pijany Clancy, ale one były spoko te scenariusze. Kiedy w Gruzji zainwestowali w wysokiej jakości technologię. Ten scenariusz nie jest w sumie ten. Nie jest taki głupi. Że to z Białoruś, wiem, absolutnie. Ale kiedy był Spin Teresel? 2002? 2001? Teresel 1. 2002. Te wykminy Bliskiego Wschodu, nie Bliski Wschód, ale tam naszej wschodniej granicy były spoko. Więc on tam, z tego co rozumiem, zainwestował w technologie informatyczne. Ta fabuła była spoko. Przewrót, bla bla bla. Tak, rozpoczął modernizację. Zaczął lobbować za silniejszymi układami ze Stanami Zjednoczonymi i wzmacniał ekonomię i wojsko. Zaatakował Azerbejdżan. Jezu, nie, to były fabuły takie dobre. Czekaj, czy wesprze czat? Pisze Trey w staraniach o przywrócenie Bugiego. A co się stało z Bugiem? Ja nic nie zrobiłem, nie było mnie. Przepraszam. Czy potrzebuję pożyczki? Gdzie są reklamy? Do 3000. Ale odpalmy Wykop i zobaczymy. Wykop, prawdę ci powiem. Potrzebuję adblocka. O mój Boże. Heja w 2020. Ktoś z was to kupi? To istnieje? Co zrobił ten? Co zrobił Białek znowu? Gaz pieprzowy. To są reklamy dla kuców. Pałka policyjna. Bez zezwolenia. Jedziemy. Zawsze przynajmniej warto sobie wejść i zobaczyć, jak ludzie żyją. O dziwo, chyba zniknęły reklamy w trakcie. Oj, to jest plus. Najskuteczniejsza reklama twojej firmy. Tanisoft. Gwarancja legalności licencji. Jezu, na Mirko jest większy szacunek do człowieka. LG, kinowy telewizor. Kate Winslet ma 44 lata. Staraj się nie uśmiechać, kiedy ją zobaczysz. Teraz zobaczysz. I chyba mamy wszystkie jeszcze kroksy ze zniżką. A tutaj noże. Niestety nie piszą, czy bez licencji. Klacz perfinka ze sprzedana w Janowie Podlaskim. Okej, ale nie ma reklam między wpisami. Nie, przepraszam. Jest. Tombak, co to może być? biżuteria. Tutaj sprzedają biżuterię. Okulary progresywne w najnowszej technologii. Najlepszy serwis randkowy 40+. I Microsoft Edge. Najlepsze reklamy, z jakimi się spotkałem. Toyota Business. I konferencja Agriculture Innovation. To jest dobra strona. Więc to, co się pokazało na tej wiki, wejdźmy na inną stronę wiki. Powiedzmy, że sprawdzimy, kim był jego prawa ręka z Rosji, czyli Wiaczesław Grinko. I Second Life. Jeszcze dojdźmy tutaj. Teoryst komputacyjny Filip Masse. I tu mamy coraz szybsze samochody wyścigowe dzięki drukowi 3D. I proszę, widzę, że powoli coraz lepiej podsłuchuję. I technologię druku i zaraz się dowiemy o drukarce, którą mogłem kupić. MIJF. Okay. Dobra, bo stało się szaleństwo, jest po północy. A trzeba niestety się zbierać. Czemu przeglądam wiki Spin Teresela? Sprawdzaliśmy sytuację geopolityczną w grach przez pryzmat gier, tak? Bo cóż, przez pryzmat czego innego miałbym mieć doświadczenie. Ale to wszystko jest tak naprawdę efekt tego, że nie chce mi się wstać, bo mi już tyłek przywarł do fotela, a powinienem. Że wydrukuj sobie rakietę w 3D. Jeszcze nie mam drukarki, nie wiem, czy uda mi się ją złożyć. Jak uda mi się ją złożyć, dam znać, okej? Tutaj mówię, wiem, że to widzisz druk 3D i myślisz o... Było na przykład... Dobra, nawet już nie chcę mi się wyszukiwać to, co może się inne myśli, ale to jest skomplikowane. Jaka drukarka? Ender z tłumikiem do broni i ceramiczną podstawką. Że robią gamingowe telefony. Oj, robią. A ja zmykam. Emil dzisiaj wraca z emigracji, nie, z wakacji. Więc uważajcie, bo będą bany na Twitchu, a ja miłego wieczoru życzę, pozdrawiam.